Cześć, witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Awatara. Zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek. I dzisiaj będziemy sobie eksplorować grań Kamiennego Ostrza. Mamy praktycznie ukończony już Last King Lore. Zostały nam tak naprawdę dwie rzeczy. Zostało nam do zrobienia tutaj to miejsce na 12 levelu. Tego co się orientuję, to tego też nie wykonamy, bo to jest na 20 level. Ale na pewno możemy zrobić sobie wszystkie pozostałe rzeczy, które tutaj są. No i oczywiście porobimy sobie dzisiaj, jeżeli starczy nam czasu, jeszcze porobimy sobie jakieś zadanka. Dobra, z tego co widziałem na interaktywnej mapce, to tutaj już wykonałem tą lokację. I praktycznie od tej miejscówki w prawo nic już tutaj nie ma. Tu mamy jeszcze do zrobienia dwie rzeczy, malowanie z pamięci oraz tutaj tą wieżyczkę. Tu jest oczywiście obozowisko i będziemy sobie w tą stronę szli. Mam też poznaczane wszystkie rzeczy, więc będziemy szli w tym kierunku, tą sobie tutaj stroną. Praktycznie tak naprawdę w ten sposób zakończymy ten obszar. Dobra, zaznaczmy sobie oczywiście naszą miejscówę, do której się w pierwszej kolejności udamy. Daleko nie jest. Okej, ale zanim to jeszcze bym chciał jedną rzecz sobie zrobić. To sobie bym poodznaczał. Tak, winny grzyb. Czy my mamy go zebranego? Mamy owoc fortuny i winny grzyb. Dobra, winny grzyb jest znakomitej jakości, czyli najprawdopodobniej... Okej, czyli to jest quest, który jakby mamy ukończony. Korzeń koronowy. To na pewno nie mam. Grzyb szałwiowy. Też mi się wydaje, że nie mam. Żywice burzowego. Trochę tych rzeczy jest tutaj do zdobycia. Zaraz sobie zobaczymy, czy na pewno tych rzeczy nie mam. Co ja tu mam? A, jakieś itemy. Okej. Okay. Nie wiem, czy ja pierwszy raz je mam, czy po prostu za każdym odpaleniem gry po prostu to muszę odznaczyć. Dobrze, zobaczmy sobie tak. Kolce jagodny, owoc mam. Okej. Okay. Winny grzyb i owoc fortuny. Owoc fortuny jest do innego zadania w ogóle, więc... Tak naprawdę oprócz winnego grzyba nie mam nic z tych rzeczy do zebranych. Dobra, spójrzmy sobie jeszcze tutaj w okolicy, czy czegoś akurat w tym miejscu może się nie zbierze. Nie widzę, więc lećmy sobie po prostu. Szkoda, że nie chciał przylecieć pod nas. Taki kawał, to ja nie będę do ciebie szedł. Mi się nie opłaca wracać, jak zaraz będę na miejscu. Dobra, jak my ze strzałami stoimy, mało. Trzeba dorobić. Zróbmy sobie od razu do 40. I już widać naszą wieżyczkę. O. A, zanieczyszczone, dobra. No tak, no w sumie jesteśmy przy tej wieży, więc... Jest to logiczne. Aż dopóki nie oczyścimy tego. Another land drilling rig. To nie będziemy mieli tutaj żywej. Okej. Został robot i gościu.
Okej. Gotowe. Dobra, to mamy. I tu jeszcze jest generator. No i gotowe. No i dobra, to mamy z bani. Idziemy w takim razie do malowania z pamięci, bo tutaj w tej stronie, po tej stronie już nic nie ma do robienia. Okej, to też mamy zebrane, ale tu jest obozowisko na środku, więc jak z malowania z pamięci pójdziemy dalej, to będziemy do tego obozu musieli tak się dostać. Znajdziemy sobie strzały. Sprawdźmy, czy tutaj coś jeszcze jest do zebrania, bo na pewno powinny być gdzieś. Części zamienne, ale nie widzę. Chociaż. No i są. Dobra. To tu już mamy wszystko z głowy, możemy iść dalej. Obszar oczyszczony, fauna i flora już zaczyna odżywać powoli. Hit, możemy lecieć dalej. Weźmy sobie nawet naszego ziomeczka, bo tu nie widzę w okolicy, żebym cokolwiek miał do zebrania. Gdzie ty wylądowałeś tutaj? Dobra. Lecimy. Chcemy się rozglądać, czy tutaj czegoś nie ma do zebrania. Ale na pewno w to wątpię. Dobra, moment, bo ja lecę teraz tu w tą miejscówkę. I w malowanie trzeba znaleźć. Martwię się, że to jest gdzieś na górze. Bo ja już tego szukałem parę razy, jeśli się nie mylę. Jest na to spora szansa, że to jest na górze. No, to musi być na górze, dobra. Teraz tylko jak tu wejść. Jak tu wejść, nie? Jak tu wejść, nie? No dobra. Gdzie to malowanie z pamięci w takim razie jest? Nie jest tamto?
Idealnie noc, to niezła noc, jak jest dzień. Okej, przy okazji zrobiłem questa. Ale to nadal nie rozwiązuje mojej zagadki w postaci. Malowania z pamięci. Bo ja wciąż nie widzę tego miejsca, w którym mam to zrobić. Gra mi pokazuje 2 metry stąd, no. Tego tu nie ma przecież. Na co wam to było? Thank you for these gifts. Nathu will like this. No wyjątkowe się pozbierały. Może coś z tego jeszcze będzie, że do questa coś uzbieram. Not good enough. Tu jest opcja, że to jest niżej? No jest opcja, bo tam z tamtej strony jest w sumie. Ale to wtedy tu jest to malowanie z pamięci. Czemu to jest? Patrzcie, jaka różnica, nie? Klikasz w malowanie z pamięci, a to jest w ogóle w innym miejscu, nie? Dobra, zacznijmy to robić. Czemu to? A ja to wykonałem już. Nie. No moment, na niebiesko się świeci przecież. Co jest? Nie mogę wejść w interakcję z tym. Ciekawe. No nic tu nie mogę zrobić. Dobra, pójdźmy tu. Zaraz wrócimy tam na górę. Może muszę odkryć to obozowisko. Obóz Navi nad spokojną wodą. Okej. Oczywiście coś ode mnie będziecie chcieli, nie? Tutaj, żebym wam jakiś dar dał. Że nie jaskiniowy. Gnoje. I spoke to one of the sky people last. But did they understand your worth? Nieopłacalne w ogóle. Kimś coś interakcja. My hunts are for me, not the sky people. Nie widzę. Na mapie to jest jakiś ten. Dar dla klanu, dobra. Gdzie mój ptaszar wylądował? Jaszczą, wracamy na górę. To coś z tym musi być do zrobienia. Wydaje mi się, że ja tego nie zrobiłem, no byłoby to na zielono wtedy. Na mapie. A jest na jasny, niebieski nadal.
No nie, no nie mogę tu nic zrobić. Na 100% tamto by trzeba było malować, ale nie chcę to zadziałać. No dobra. To mamy. I tutaj. I potem tu. Gdzie ten ptaszar mój wylądował tu? Dobra. No ale wiemy przynajmniej, że to nie jest w tym miejscu, co nam gra pokazuje na mapie, więc mam nadzieję, że będę pamiętał, jeśli jeszcze kiedyś tu wrócę. Lećmy dalej w takim razie. No tego obszaru tutaj nie zrobimy, niestety. Tego raczej też tu nie będę. Tu muszę jeszcze podlecieć w to miejsce, bo tu jest zakryte. Ale lecimy tu, tu i tu. Tak, te trzy rzeczy. Potem mamy to obozowisko, tą małą tu wioseczkę, tutaj ten, tu, tu. A, i tu zebrane są te dwie rzeczy. No to dobra, to już niewiele nam zostało w sumie do robienia. Dobra, jest zwierzyczka. I'm seeing drills of some kind. Laser drills. They've rolled out the fancy stuff then. To jest level, to na lajcie. No ale spory obszar. Rozsadziło go, ale i tak nie wiedzą, że... gościa rozsadziło już. Możesz przestać biegać, typie. No i gotowe. No dobra, co tu do zebrania w takim razie po nich zostało? Na pewno muszę wykonać sobie jeszcze strzały, więc weźmiemy te patyki. Tu jest max, tego też mam max ciągle. Ale wkurwiający dźwięk jest. Dobra, tylko bardzo ten sabotaż tutaj trzeba zrobić, to są jakieś rzeczy do zebrania jeszcze. Okej, okay, chyba dom części, tak, zgadza się. Na to nie mam miejsca. Sabotujmy. Ciach jeden. Ten generator, tak? Zabezpieczenia, przepraszam. Nie generatory, tylko zabezpieczenia. No i dobra. Gotowe. Fauna i flora sobie wraca na tereny. Pięknie i ładnie, o. I właściwie jak tu będziemy już kończyli, to będziemy mieli ukończony w sumie ten obszar. Dobra, idziemy po drzewonopęd, który jest 300 metrów stąd, więc na luzie. Daleko nie mamy. Tylko tyle, że trzeba wejść na górę. Jakaś linka do wspinaczki. A może nie trzeba wchodzić na górę?
Ja jestem ślepy. Nie wiem, czemu to się nie brało i nie podświetlało. Dobra, teraz baza z elektrycznością, a potem obozowiska. Cały czas rozglądam, czy jeszcze tutaj czegoś nie ma do zrobienia. W postaci zebrania czegoś do misji, no ale niestety nie. Okej. Nasze urządzonko do włączania prądu. Jeden jest czy dwa? Jeden. I'm here. Ah, wonderful. It's Alexander again. Remember the data you hacked for us? Well, something a tiny bit complicated has turned up. Look, I'm not sure if it's a good idea, but... Hey, it's Anka. No, Alexander, all due respect, but shut up. Anka, what's going on? This thing's personal now. In that data you pulled were some pretty detailed crew records. That's why they fought so hard for those relays. One of the names in there was very familiar. I need you to do another hack to pull his original employee file. I just have to know it's really him, and not some weird coincidence. Just tell me where to go. There. Another abandoned outpost. Allegedly his first deployment. So a copy of his original records should still be in the local database. No dobra, mamy kolejnego questika, którego sobie wykonamy w najbliższym czasie, ale najpierw lecimy do obozowiska. To jest tutaj, w tą stronę. Nawet już je widać, bo to jest na tym drzewie. Więc sobie tam możemy skoczyć, no dosłownie możemy sobie skoczyć lecąc. Mnące wodospady, obóz, dobra. O, szybko poszło. Trzymałem A i od razu wszedłem w interakcję ze, z tym stolikiem. Dobra, no standardowo z tego co tu widać. Będą od nas chcieli jakieś dary otrzymać, nie? No bo jakby inaczej. Jak z niebiańskich skał. Ty, a ja go nie mam przypadkiem? Nie. Dobra, czy z kimś mogę pogadać tutaj w okolicy? Ktoś coś ode mnie jakiegoś questa ma ochotę wziąć i wyżebrać? Nie macie. Dobra, no to tutaj baza. Baza, zbieranie, tutaj. Mamy w sumie zrobioną tą lokację, jeszcze tu trzeba będzie podlecieć. Czterdzieści strzał, dobra gituba. It's some kind of oil facility. Not a small one either. Going to be a typical RDA design. Guzzling up oil, spitting out wastewater. Charming. Też w porównaniu do tej, która tam jest po prawej. To będzie easy do zrobienia. Okay, just cut off the pipelines that pump all that oil and water from the tower. Właśnie wierzę, wiele wieżyczek tu jest. Bardzo wiele. To mnie wykrywa.
Ale kurwa, to poszło. Dobra, przestań alarmować, bo mnie naprawdę zaalarmujesz i będzie problem. No dobra, to zacznijmy sobie tutaj też już od razu to sabotować. Gdzie jest ta kurwa dźwignia jebana? Nie wiem, czy jestem ślepy, kurwa. Może to nie o to chodzi. Nie no, raz, dwa. Dobra, idę dalej. Bo się trochę pogubiłem w tej chwili. Wieżyczka to se może strzelać. Siema. Dwa roboty dwóch typów, tam. Chciałem go już wysadzić, no ale nie pykło. Dobra, tu mamy jedną rzecz. Dobra. No dobra. Jedno zrobione. Cholera mi to pokazuje, że jest do wyjęcia, jak to mi w ogóle nie jest potrzebne do niczego. To tu jeszcze mi pokazuje. A, dobra. Drzewonopęd, tylko że on jest jeszcze nadal niedostępny, bo jest. Tu jest to. Okej. Zabezpieczenie sterowni, które jest tam, które nie wiem jak zrobić.
Przepraszam, ja to mogę zhakować? Co, jak gość w to wsiądłby, to wtedy co, rozdupcy go? Ale po okcząb. No tu jest coś ewidentnie chyba zbugowane. Tu nie ma do środka wejścia, nie? Innego niż to, co tu jest zamknięte. Chyba otworzyłem. Tak. Okej. Okay. Tego się nie spodziewałem, że aż tak to jest. Do zrobienia. No dobra, gotowe. I myślę, że tutaj jeszcze zbierzmy sobie to, co tu jest. Zbierzmy sobie to, co tutaj jest jeszcze w tych skrzyniach. Dostępne dla nas. Dobra, strzelbunia. Pierdoły. Okej. Dobra, to co było do zebrania możliwe, to zebraliśmy. Wszystko inne już jest niemożliwe i kończymy ten odcinek. Na teraz to tyle. Dzięki serdeczne za oglądanie. Zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek. I w kolejnym będziemy sobie oczywiście dalej eksplorować grań Kamiennego Ostrza i robić pewnie już jakieś questy dodatkowe, które mamy do oddania. Na teraz to tyle. Miłego popołudnia. Cześć.